Nowe niszczyciele czołgów dla wojska. Jest podpis szefa MON Nowe niszczyciele czołgów dla wojska. Mariusz Błaszczak podpisał umowę. Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na dostawę niszczycieli czołgów Otokar Brzoza dla Wojska Polskiego. Ich podstawowym zadaniem będzie niszczenie celów opancerzonych z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych. Pierwsze egzemplarze prototypy będą gotowe już w przyszłym roku, zapowiedział minister. Po zatwierdzeniu umowy Błaszczak podkreślił, że dostawa niszczycieli czołgów to bardzo ważny projekt, którego realizacja stanowić będzie znaczące wzmocnienie polskich sił zbrojnych. Zapowiedział, że pierwsze egzemplarze prototypy niszczycieli czołgów będą gotowe w przyszłym roku i trafią do 14. pułku przeciwpancernego z siedzibą w Suwałkach w rejonie Przesmyku Suwalskiego. Naszym założeniem jest, by nasycić Wojsko Polskie takimi jednostkami. W każdej dywizji będą pułki przeciwpancerne. Naszym zamiarem jest to, żeby pierwsze baterie osiągnęły gotowość operacyjną w ciągu najbliższych 3 lat. Myślę, że ten termin możliwy jest do zrealizowania w krótszym czasie. Sądzę, że za 2 lata w przypadku pułku przeciwpancernego w Suwałkach będziemy mieć gotowość operacyjną, powiedział szef MON. Resort podał, że podstawowym zadaniem niszczycieli czołgów Otokar Brzoza będzie niszczenie celów opancerzonych z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków kierowanych, w każdych warunkach atmosferycznych, zarówno w dzień jak i w nocy. W skład modułów, oprócz niszczycieli czołgów i wozów towarzyszących, wejdą również przeciwpancerne pociski kierowane oraz pakiety szkoleniowe i logistyczne. Planuje się, że wszystkie wozy zostaną oparte o pojazdy dostarczone przez polski przemysł. W roli efektora systemu planowane jest wykorzystanie przeciwpancernych pocisków kierowanych Brimstone, poinformował MON.